I tym razem zaczynamy od wjazdu na kemping. Jedziemy na kemping, który się nazywa Camp Rokop. Tak wygląda nasze tutaj miejsce. Jak widzicie, jesteśmy jakby w drugiej linii. Pierwsza linia brzegowa była zajęta, a kemping jest w ogóle taki tarasowy. My stoimy tutaj na najniższym poziomie i tutaj jeszcze są dwa wyżej poziomy i na tym ostatnim poziomie są też toalety. Te kempingi tutaj to przypominają klimatem takie te greckie kempingi. To nie są takie kempingi jak są na Istrii. Tu jakbyście stali sobie w pierwszej linii brzegowej, to fajne miejsca, ale niestety są już wszystkie zajęte. Co do samego miejsca, myślę, że bardzo fajne miejsce na 2-3 dni dla takiego zwykłego człowieka, jak najbardziej ok. Jeżeli ktoś ma łódź, ponton, to myślę, że to miejsce może mu posłużyć dłużej. Tutaj jest zagłębie sprzętów pływających. Tutaj praktycznie każdy, kto wjeżdżał kamperem, autem, to miał ze sobą podczepioną łódkę albo ponton.